Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na imię mam Mateusz, jestem Product Managerem w Veracomp Exclusive Networks. W dzisiejszym filmie pokażę Wam większego brata Synka 20, czyli Sync 40. Pokażę jego możliwości oraz przetestujemy zasięg zbierania mikrofonów. Mam w rękach rozpakowanego Synca 40. Na pierwszy rzut oka jest urządzeniem większym od Synca 20, ale to nie wszystkie zmiany, jakie Poly przygotowało w tym urządzeniu. Sync 40 jest dedykowanym rozwiązaniem dla średnich sal konferencyjnych o wymiarach 5x5 metrów. Przyjrzyjmy się mu z bliska. Na spodzie urządzenia widzimy pierwsze zmiany. Pierwszą z nich to kabel zakończony końcówką hybrydową, dzięki której możemy wybrać, czy chcemy podłączyć synka poprzez port USB-A, czy też port USB-C. Kabel ma 1 metr długości. Kolejną funkcjonalnością jest to miejsce na środku urządzenia. Możemy je wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszy to ładowarka, drugi to stand mocujący do stołu konferencyjnego. Kolejną kluczową zmianę możemy zobaczyć z boku urządzenia. Jest to przycisk, który pozwala na bezprzewodowe, kaskadowe połączenie dwóch urządzeń. Mamy także dostępne trzy mikrofony i wszystkie doskonałe rozwiązania znane z Sync 20, czyli ochronę przed kurzem i zachlapaniem IP64, programowalny przycisk, redukcję echa i ładowarkę do telefonu. Za wielkością urządzenia stoi także większa bateria. W Sync 40 ma ona pojemność 5000 mAh, co pozwoli nam na około 30 godzin użytkowania. Sync 40 możemy skonfigurować w nowym oprogramowaniu od Poly, czyli Poly Lens, o którym opowiem w kolejnych odcinkach. Sync 40 jest także natywnie zintegrowany z wieloma platformami wideokonferencyjnymi, w tym dwoma najpopularniejszymi, Zoom oraz Teams. Teraz przeprowadzę krótki test jakości mikrofonów wbudowanych w Sync 40. Będę stopniowo oddalał się od urządzenia i zobaczymy, z jakiej odległości będę dobrze słyszalny. Włączam nagrywanie, stanę w jednej linii z synkiem, no i zacznę się oddalać. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moich kroków to myślę w linii prostej około 5 metrów od urządzenia. Także przeprowadźmy jeszcze test z tej odległości. 1, 2, 3, 4, test. No i wracam do urządzenia odsłuchać, co z tego wyszło. Odsłuchajmy teraz nasze nagranie. Stanę w jednej linii z synkiem, no i zacznę się oddalać. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moich kroków to myślę w linii prostej około 5 metrów od urządzenia. Także przeprowadźmy jeszcze test tej odległości. 1, 2, 3, 4, test. No i wracam do urządzenia odsłuchać, co z tego wyszło. Myślę, że wynik około 5 metrów jest wynikiem więcej niż zadowalającym. Głos był słyszalny bardzo dobrze z każdej odległości. Pamiętajmy też o możliwości podłączenia kaskadowo dwóch synków 40, dzięki czemu zasięg mikrofonów znacząco się zwiększy. To już wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu z Veracomp Exclusive Networks. Sprzęt mamy dostępny na magazynie. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. Chętnie na nie odpowiem. Dzięki. Cześć.